Proszę. A teraz po całym dniu pracy zasłużony odpoczynek i możesz zjeść swoje dzieło. Dziękuję bardzo. Tym bardziej, że powiedziałaś, że zasłużony. Jestem bardzo ciekaw. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek jadłem takiego pstrąga. Nie tak szybko. Żeby dojść do tego momentu, trzeba było wykonać sporo pracy. A, i żeby było jasne, jesteśmy w Ojcowie, w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego, w prawdziwej hodowli pstrąga. A naszym przewodnikiem będzie Agnieszka Sendor, która wraz z mamą uratowała niemal stuletnią tradycję. A zatem... pstrąg ojcowski. Szczerze mówiąc, w ogóle nie wiem, na co się pisze. Najgorsze jest to, że jest szansa, że możemy nie złowić i będzie wstyd. Na początku zadawałem bardzo dużo pytań. A czy one słyszą, jak my rozmawiamy? Czy ja tam mam wejść? O kurczę, widzę ryby. Wpadłem w wielki muł. Co ja mam robić? Tu. O matko, suro. Do góry, bo nam wszystko ucieknie. Jest. Chodź. Dwie. Proszę. To nie jest może dużo? Proszę. I tak skończyło się chodzenie po wodzie. Przechodzimy do czyszczenia stawów. Czyli ta najbardziej śmierdząca sytuacja. Inspekcja strumienia zwanego rzeczka. Wiesz, jak jest jesień, to robimy to kilkadziesiąt razy dziennie. Bo liście potrafią się tak zrobić taką blokadę, że woda wtedy się wylewa na drogę. Właśnie dowiedziałem się, że tutaj jest wiele dzików. Tutaj mamy ślad. I to one odpowiadają za zniszczenia koryta. Po inspekcji rzeki przyszedł czas na gotowanie, a właściwie wędzenie pstrąga. Zobacz, my naszych rybek nie mrozimy, świeżo po wypatroszeniu wsadzamy je tylko do solanki, wody z solą, z wieliczki oczywiście sól. Słyszeliście? Tylko naturalne składniki i sól z wieliczki można stosować. Ta rybka rosła 3 lata, jest pięknie ubarwiona, będzie bardzo smaczna. Pływanie jest fajne, ale 3 lata bez przerwy to każdy chciałby jakiejś odmiany. Tutaj haczykiem. Tak, tutaj. I wieszamy proces podsuszania. Super! Kolejny etap to przygotowanie dymu. Mamy już dym, dobry, sprawdźmy co jest w wędzarce. Otwieraj. Dobra. Hodowla. Bierzesz i tutaj odwieszasz raz, dwa, trzy. Czyli muszę szybko tam odwiesić. Tak, tak. Dobra. No to rybko. Gdziekolwiek? Te ryby były bardzo gorące i lepiej było je chwytać przez grube rękawice. Naturalne składniki, naturalne ryby. Dajemy cebulkę z koparkiem do środka. Po gruntownym szkoleniu sam na sam z wnętrzem ryby. O, solaneczki. Tak, i teraz. Na tym zakończyłem kurs wędzenia i gotowania. Czas na naukę jedzenia. A pokazać ci, jak się je pstrąga wędzonego? Naturalnie. Chwyć tutaj za płetwę i zobaczysz. Ale pięknie. Tutaj ta górna część grzbietowa prawie w ogóle nie ma ości. Widzisz, ładnie skórka odchodzi. To znaczy, że jest dobrze uwędzona ryba. Jest idealna i skosztuj, czy ci smakuje. Ale cały dzień pracy. Cały dzień pracy, tak. Soczysta, aromatyczna, delikatna. Jakbyś jadła kiedyś. Słyszałem, że tutaj jest ciekawa historia powstawania tego miejsca. Tak, no hodowla powstała w latach 30. ubiegłego wieku i została założona przez księżną Marię Ludwikę Czartoryską. Była to jedna z pierwszych pstrągarni w Polsce i jedna z pierwszych pstrągarni w ogóle w Europie. Stawy sobie całkiem dobrze radziły, zasilały dobra czartoryskich, natomiast po wojnie zostało to upaństwowione.
hodowla była prowadzona, natomiast jakby bez większego sukcesu i postanowiono, że władze postanowiły, że zasypią te stawy, to piękne miejsce. Czyli o mały włos nie moglibyśmy siedzieć. O mały włos, tak, ta historyczna hodowla by niestety, ale została zasypana. Pojawiła się moja mama, która z urodzenia jesteśmy z Krakowa, no, i powiedziała, to ja wezmę te stawy w dzierżawę, mimo że nie miała żadnego doświadczenia, bo zajmowała się branżą IT, wprowadzała komputery na rynek polski. Ja skończyłam integrację europejską, pracowałam przy projektach unijnych, więc też jakby nie miałam nic z rolnictwem, ani z gastronomią, ani z hodowlą. Natomiast trafiliśmy na wspaniałych nauczycieli, na cudowne miejsce, które kocha się od razu, które pokochałyśmy od razu. I my w tych stawach, to co nam powiedział nasz tutaj taki guru odnośnie hodowli pstrągów, powiedział, że jeżeli w stawach się widzi ryby, a nie pieniądze, to zawsze przyjdzie ta nagroda. I taka jest nasza historia, działamy na rzecz lokalnej społeczności. Zostałyśmy wybrane najbardziej innowacyjnymi rolniczkami w Europie, byłyśmy w Parlamencie Europejskim. Dlatego też jesteśmy w projekcie Made in Małopolska, bo promujemy jakość najlepszych rzemieślników i producentów wyjątkowych, unikatowych na terenie naszego wspaniałego województwa. Niesamowite, czyli jesteście pracowite, ambitne i odważne przede wszystkim. Tak, i uparte. Uparte to chyba najbardziej odpowiednie słowo. Jestem pod ogromnym wrażeniem. To jest pstrąga, bo ciebie stygnie. A ja ci nie, przeszkadzam, tak. Cieszymy się tym pięknym dniem. Niesamowicie mi smakował, oczywiście tego to, nie wiem czy to wybrzmiało, ale jest niesamowicie smaczny, ale ta historia jest też na tyle wciągająca, że nie wiem na co tu się decydować. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek jadłem takiego pstrąga. No jest wyjątkowy. Smak to jest i jakość to jest przede wszystkim podstawa i to jest to, na czym nam najbardziej zależy. Mhm. No tak. Pochodzenie ma znaczenie. Pochodzenie ma znaczenie, tak, dokładnie. Made in Małopolska. Projekt realizowany przez województwo małopolskie.